Siemaneczko wszystkim, z tej strony ja, wasz ulubiony youtuber LifeNL. Ej, dziś jesteśmy w... gdzie my jesteśmy? W Maslaus. Tak, w Maslaus. Robimy sufity. Znaczy ja robię, na dole jest kafelkarz, trochę głośno. Mam nadzieję, że GoPro wszystko wychwyci. Boom. Robimy sufity z płyty GK, wiadomo. Są to sufity 60 cm odstępu mają. I co? No i co jeszcze mogę powiedzieć? Prosta sprawa, szybka robota. O, tak jak widać tutaj. O, tu. No to akurat trzeba wypełnić. Tutaj tak troszeczkę, ale to widać, że Polacy kręcili, bo płyty są fazowane. Więc, a tylko my Polacy fazujemy, no niestety tutaj tak już nie robią. O, no i tutaj następny suficik. Następny suficik. Także, no całość pomieszczenia ma 30 metrów, plus min, no 30 metrów, tak. No i ten zleceniodawca, ten Obtrachhaver, zapytał się mnie, co i jak możemy się za to rozliczyć. No, więc ja mu powiedziałem krótko, skoro są 60, trzeba więcej czasu, to musisz podkręcić cenę. No a on mówi, że okej, dobra, co proponujesz? A ja mu powiedziałem 30 metrów razy 2. I co? I się zgodził. Więc z 30 metrów robi się 60 metrów. 60 metrów razy pewna kwota euro. I to jest tyle za dzień. Więc co jeszcze mogę powiedzieć? No to tylko tyle, nie? A, i jeszcze zapomniałem dodać. Nie ma czegoś takiego jak, bo tutaj jest wnęka i w ogóle, czy tam spad. Tu po prostu... A, i wysokość jest 3 metry, nie? Takie wysokie mają tutaj od gruntu, bo przeważnie mówimy o ziemi, więc od gruntu do sufitu jest 3 metry, nie? No i to wszystko tutaj, ale to spoko, najwyżej drabinę da się ze skosa i będzie ok. Także zapraszam was serdecznie do oglądania, przerzucę jakieś tam timelapsy i będzie, myślę, że będzie the besta. Mamy ten suficik frajerski. No. Jest to troszkę żywawy. Pozwolicie, zapalę sobie cygaretę. Nie wiecie, jak jest. Jest to troszkę z tym żywawy, aczkolwiek. Są na to sposoby. Mały podglądzik w kamerce, w 8 niestety tego nie ma, a szkoda. Aczkolwiek uważam, że 60 euro zapłacić za 60 euro więcej dopłacić do 9 bardziej się opłaca. No ale nic, pokażę wam, zadowolę. Więc tak, to jest... To jest box do zaciągania szczelin, więc łączeń pomiędzy płytami. Czy to są krawędzie cięte, czy to są krawędzie oryginalne. A mianowicie szerokość tego, co tutaj jest, tego pudełka, jest idealnie szeroka. Bodajże 6,3, nie wiem, musiałbym to sprawdzić. Blachy. Zwykły standard. Przepraszam, szpachelki. Proszę bardzo. I ona wystaje po pół centymetrze, jak jest krawędź oryginalna. To przykładając tą szpachelkę, jest dosłownie pół centymetra z jednej, jak i z drugiej strony nadmiaru, na pasach. Z tym boksem jest to samo.
Jeśli sufit jest wysoko, nie chce wam się bawić z tym wszystkim, czy tam są to ściany. Ściany to już są w ogóle debesta przy tym. Oto jest to bok, boks, nie? Pojemność tego boksa jest na dwa paski, 3-metrowe. Wiadomo, zaleca się do tego, no tutaj jest szczelina, w którą dajemy masę, jeśli jest pompa. Ja akurat pompę teraz mam ubrudzoną gipsem, bo to jest przez gips. Więc co, więc... Bo pompa przede wszystkim daje te poczucie czasu, że czas tak nie ucieka, co chwilę to trzeba otwierać, ładować, zamykać, wyciskać i się z tym bawić. A tak to pompa, cyk, 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 jest ok. Dalej. Szybka demonstracja. Powinniście zobaczyć. Więc. Krawędzi cięte, później łączenia, w następstwie czego większy boks i w większym boksie raz jeszcze krawędzie oryginalne. I tak to zostawiam, ponieważ jest to bez szlifowania, a mianowicie będzie tutaj szpak, coś takiego jak baranek, struktura taka. Bez żadnych kresek, bez żadnych skwarek, bez żadnych nic. No i co? I zapraszam was do oglądania. No, siemanko, tutaj tego, już porobione, no tu jak mówiłem wcześniej, ten kawałek z drabinki, czyli na to, że przez kosa odrobić, no, tak wygląda sufit zgipsowany na pierwszy raz. 30 metrów sufitu, zajęło mi to 37 minut, tak, teraz tylko poczekać, aż sobie sufit odsapnie. I co, i zafiniszować wszystkie najpierw krawędzie cięte, odczekać chwileczkę i zafiniszować raz jeszcze krawędzie oryginalne. Mamy godzinę 9, plus minus 9. Nie chciało mi się podłączać tego roda głośnika, aczkolwiek 9.18, przepraszam, jest. No, aczkolwiek co, no fajnie, nie? 9.18, 30 metrów sufitu zrobione, oprócz tego, nie wiem, 1,5 metra. Więc jest fajnie. No, powiem wam, że spoko, jest robota. Idziemy na następny. Na następny apartament. W następnym apartamencie jest już 40 metrów sufitu. Aczkolwiek też myślę, że tak jak to wyschnie, tamten będzie skończony. No, tamten skończę, to już wyschnie, mogę przyjść tutaj, zafiniszować i będzie gitara. Więc łapka w górę, lajki, subskryby, sranie panie. I co? Widzimy się na następnym. Siemka, już mnie widzieliście, także znacie moją mordę. Więc co, jesteśmy teraz na nowym apartamencie, suficie, jakkolwiek to nazwać. Jak na szybkiego obliczyłem, to jest tutaj 40 metrów. A więc, no co, no troszeczkę jest, ale i tak nie jest podokańczane wszędzie. A, i płyty są z takimi krawędziami. To są oryginalne krawędzie, ale nie mają tej faktury wgłębienia, tak zwanego felca, czy jak to tak się nazywa, bo tutaj Polaczki tak samo kręcili, ale spoko kręcą. No i tutaj jest krawędź, bodajże tak jak widzicie, cięta, niefazowana, lepiej się to szpakluje jak krawędź fazowana. No i co, i troszeczkę tu
troszeczkę tam, tu też. Pokażę wam takie niedoświetlone miejsce. O. Także to jest bomba. No i teraz, żebyście sobie porównali, jak to wszystko wygląda, więc jesteśmy teraz na schodach, nie? Tutaj się płyty kończą. I teraz tak, jak oni zamontują tutaj płytę, wiadomo, jedną po całości, z automatu przykręcą ją w tą belkę po środku, a tutaj już niestety na piankę niskorozporową. Tak, dobrze słyszeliście. Na pewno tutaj nie dadzą belki, aczkolwiek mogę się założyć o stówę, że na CITO coś zmontują, lecz malarz, szpachlarz przyjdzie, zaszpachluje, tynkarz przyjdzie, zatynkuje, tutaj tą ścianę, te bloczki. I ta płyta się będzie właśnie na tym trzymać, więc taka troszeczkę amatorka, aczkolwiek no jest to co jest, nie? Więc mogę wam powiedzieć serdecznie, o teraz widzicie moją łusinę, niedoświetlenie. No to co, no to zapalmy sobie papieroska. Jak to mówi mój przyjaciel, brat od drugiej mamy, Szokenel, tak zwany alien youtuber. Cyk, fajeczka i czas za robotę. No, także jest spoko. A, materiał, na jakim pracuję, jest to gips. Ja tylko wiadomo, że w wiaderku Speedline'a, bo to wiem. Speedline. Na pewno jest w Polsce SIG Special Aufbau, Specialist, whatever that means. No, ale na pewno w Polsce też jest SIG. Z tego, co czytałem, to ponoć tam mają jakieś siedziby. Bardzo dobre materiały robią, bardzo dobre. Sorry, że tak uciekam od kamerą, ale bardzo dobre robią materiały. Jest to gotowa masa szpachlowa, boom, zajebiście to wchodzi na ściany, wybacza wszystkie błędy, wybacza dosłownie wszystko, nie? Także co, zapalimy, dopalimy papieroska, bierzemy się spokojnie za robotę. No w drugich apartamentach nie ma niestety schodów zrobionych, więc nie ma co tam się nawet wciskać, więc na dzisiaj 70 metrów. Jak zrobię mu to na gotowca, to będzie zadowolony. 70 metrów razy 2, bo płyty są 60, jak już wcześniej wspominałem. Jakby były płyty szerokość 120, no to wiadomo, no to metr idzie w metr. A tak to poszliśmy na ugodę. I co? I razy 2 wszystko. Więc 140 metrów sufitu razy pewna kwota, o której wam nie mogę powiedzieć, ponieważ stawki są inne, zróżnicowane gdzieniegdzie. No to co? No to tak to wygląda, nie? Doświetlę się, może będziemy widać, aczkolwiek jeszcze gorzej. No. Nie pozostaje mi nic innego, jak tylko... A, i zobaczcie jeszcze, jak oni daleko się odsuwają. No jest tutaj ta membranka, nie? Tak daleko się odsuwają, żeby był tam skos, więcej tego, mniej tego pokoju, ale to już jest ich tak zwana sprawa, nie? Płyty tutaj to tak jak widzicie, OSB lakierowane. Boom. I co? I tak to wygląda. No i później tutaj między tymi płytami, nie? No to wszystko, to i skosy. To tak, tutaj przyjdzie listwa ozdobna po całej długości, nie? Tutaj listwa ozdobna, tu listwa ozdobna, tutaj listwa ozdobna, także no, dużo się pozmieniało. Okej, okay, wyczaiłem, że GoPro, które używam, tą dziewiątkę, owszem, ona reaguje na głos, ale na słowo, ostatnie słowo, które jest w recording. Takie typowe R, rasowe R. I ona wtedy to wie, bo to jest GoPro Start Recording. O, a teraz zrobiłem tą samą komendę, czyli zacznij nagrywać w wersji angielskiej. To wyszło na to, że skończyłem nagrywać. Dobra, do rzeczy. Tak wygląda mój sufit. To sobie odpuszczam na poniedziałek. Poprzeczny już teraz samo drugi raz.
Wszystkie poprzeczne, czyli krewne wycięte. I tak, ten jeden pasek, który widzicie, nie od strony prawej, tylko od lewej, jest zagipsowany, ten już jest zakończony, tak to wygląda, bo wiecie. OK. Także chwilę moment, zaraz to będzie, o, tutaj proszę jak szeroko, boom, tutaj też. To jest zarobione na raz. Tutaj tego. Boom. O, tak to się prezentuje. Tak jak mówiłem, to jest 3,20 wysokość. No jest, jest co popatrzeć, nie? No, także teraz co, ustawiam kamerkę i lecimy z tym. Lufthansa. Ej, no właśnie. Baczek. Pojemność blachy. Elegancko, tak zwany flat box. Przyspiesza pracę. Więcej wam wytłumaczę później. Teraz się akurat spieszę, bo chcę jechać do domu. Ostatnie finiszowanie, teraz będzie oryginalny. Tak. Od samego końca. Bum. Uciec z dwa. Jeden przejazd. Uwaga, bo ostatnio będzie ten spad. Drugi przejazd. Tutaj jest elegancko, że jeden przejazd wystarczy. Tajemskie kable. Fajnie.
A i tak są zgrubienia, nie? Tak. No. Dobra, to teraz chciałem wam pokazać dalej. Tak to wygląda. Co nie? Nie wiem, czy to będziecie widzieć, czy cokolwiek. Uważam.